serdecznie. W kolejnym odcinku testowaliśmy Golfa czwóreczkę, nawet dwie sztuki. Okazało się, że przednie butniki były bez odcynku. Ja myślałem, że po prostu tak robił Golf. Wyprostowali się to w komentarzach, że to jest niemożliwe, że po prostu musiały być wymieniane te butniki akurat w tych dwóch sztukach, że po prostu tak gniły. I rzeczywiście tak jest. Słuchajcie, tu akurat mamy borę z 2002 roku. Właściciel mówi, że wymieniał prawy błotnik. Nie pytał oczywiście, czy będzie z ocynkiem, czy nie. Nawet nie miał takiej świadomości, żeby pytać. I wsadzili mu bez ocynku. Natomiast fabrycznie oczywiście ocynk był. Co widać na drugim błotniku. No i to jest stan fabryczny. I tak właśnie piszecie, że gniły błotniki przednie w Golfach czwórkach. Także ocynk jest. No i dla potwierdzenia, że Golfy były całe w ocynku, 2001 rocznik. No, właściciel mówił, że był garażowany, więc słuchajcie, tu na nim rudaj nie ma. Na progu ruda wyszła. Czujnik trochę świruje. Raz pokazuje stal, a raz ocynk. Ale więc pytanie, czy próg był ocynkowany. No tu, gdzie grubo, to bardzo często czujnik nie pokazuje ocynków, więc naprawdę trudno stwierdzić. No raczej jest ocynk, bo tu, gdzie nie ma baranka, najczęściej pokazuje ocynk, chociaż to zależy. Dzięki, trzymajcie się.